Here we go. Takiego sympatycznego kolegę mamy na tej rundzie Drift Open. Zapytałbym się, jak nazywa się, ale pewnie nie mówi w naszym języku. Powiedział, że Tadek. Nieprawda, nie Tadek. Tadek to mam na trzecie. Ty jestem książę Dinuś. Widzę, że ci jest ciepło, ale to dobrze w sumie. Nie, alkohol paruje. Jedyna osoba, jedyny dinozaur, któremu jest ciepło tutaj. No i siemanko, witam was w Toruniu na finałowej rundzie Drift Open. Idziemy na briefing, a potem będziemy dalej działać. Jak to wygląda? Ja to sobie odpuszczę i to nie ma szans jednak, za ciasno. Siemaneczko. Ty od kapkę ciasna, bo tam już. Do kogo to mówisz? Do swojego kolegi w kamerze. Mam nadzieję, że do kilku. To idziemy na serwis w takim razie. Ja się tam nie zmieszczę. A jak się zmieszczę, to nie wyjdę stamtąd. Jest tak ciasno. Dlaczego można popatrzeć, że ta impreza jest wyjątkowa? Mamy zawodników z DMP, mamy zawodników z Drift Open, mamy zawodników z Drift Masters. Jest full pakiet, totalny. A w tej zielonej bestyjce, którą mieliśmy okazję przejechać się na torze Modim, siedzi oczywiście Jakub Król i prawdopodobnie będzie mistrzem tego sezonu Drift Open, więc przyszły sezon Drift Masters. Zobaczymy. Jak odpali, to szatan. Już za niedługo, mówię, zaraz zapali, będzie show. Co jest, kurwa, no. Odpaliło i zdechło, no. Bestia! Normalnie wypiło nam namiot. To co, lecimy na tor. Oho, w oddali widzę kolegę, który w nocy nas napastował. Nie zgadniecie, kto to był. Taki się widzi przybysiu na Drift Open. Okej, treningi poglądaliście. Odpoczniemy sobie chwilkę. Idziemy na kwalifikacje, które będą aż po samą noc. To jest niesamowite, ale minęła jakaś godzinka około i zrobiło się tak zimno, że ja już jestem pewien, że ja wrócę zaprawiony. Ale liczyłem się z tym, jak wyjeżdżałem tutaj. Idziemy powoli na tor, na kwalifikacje i będziemy tam prawdopodobnie do samego zmroku już. Robi się naprawdę zimno. Może to nie jest jeszcze to, co na motorkiesze, ale albo na walimskiej zimówce. Ale idziemy powoli w tym kierunku. Idziemy na tor, za niedługo będą latać pozostali zawodnicy. I to idziemy teraz rzucić okiem, jak to wygląda przy sztucznym oświetleniu, w jakim klimacie. Jutro będą rozgrywane finały. Kończymy, widzimy się jutro już o świcie. Dzisiaj wszystko się wyjaśni, kto będzie mistrzem Torunia. Idziemy popatrzeć na treningi, dzisiaj będą dwójeczki legalnie śmigać cały czas.
Tamta banda zaliczyła już kilka osób przez dwa dni. Michał niestety auto zastępcze, dlatego że zalał auto etanolem, troszeczkę innym etanolem, mówiąc kolokwialnie zimniejszym. Auto nie podaje tak jak trzeba, więc jedyna szansa, żeby nawiązał walkę z mózgiem, bo Statary jedzie, będzie taka, że musi po prostu wziąć auto zastępcze. A Dino dalej grasuje i w zasadzie straszy. I widzę, że Michał już jedzie autem zastępczym Artura Pawlonki. Zobaczymy, my zaraz mykamy na tor, zobaczyć top 32. No niestety pechowo dla Micha. Michu odpada, prawdopodobnie jakiś problem z autem zastępczym. Zaraz się dowiem, o co chodzi. Top 32 zakończone. Michał Wojtan ukręcił półeczkę w zastępczym aucie. To jest pech. Teraz będzie troszeczkę drift akcji, potem prezentacja zawodników. Robi się tęgo zimno. Znowu. Jak jest czysta szyba, jest mniejszy opór powietrza. Adrenalina, no tak, tak to może być. W tej sytuacji tak bywa. Bo tutaj dings, ten poprzeczny. Tak, płyn do spryskiwaczy i będzie wszystko okej. Tak się naprawia auto. Widzieliśmy, pogadaliśmy, pośmieszkowaliśmy i rusza prezentacja. Przedostatnie danie przed zawodami. To jest przyczyna dzisiejszych zawodów w lotach w Toruniu. Pierwszy festiwal lotów BMW i innych marek. No i mamy prezentację. Danie główne. Zaczynamy zawody. Gotowy. Pary są tłuste. Zrobimy sobie taką małą przechadzkę po serwisie i w tym momencie można ładnie podsumować, że to był chyba ostatni wyjazd driftingowy, jaki mamy w tym roku. Odpuszczam Drift Trophy, chociaż tą ligę chciałbym zobaczyć w przyszłym roku, chociaż jeden wyjazd, zobaczyć jakie auta, jaka organizacja, bo jestem tego ciekawy. Mam nadzieję, że fajnie wam było z moimi sucharami, że tak powiem, taka konsternacja mnie ogarnęła, taki sentyment do tego sezonu, już mimo tego, że jeszcze się nie skończył.